Dzień dobry, kochani. Witam Was dziś z mojej halloweenowej kuchni. Poczekamy troszeczkę, żeby wszyscy się podłączyli, kto ma ochotę. Kochani, trochę na wesoło. Myślę, że będzie smacznie również i będzie trochę ciekawostek. Mój kot jest mega zainteresowany, co się tutaj dzieje. Słuchajcie. Nie wiem, czy ktoś z Was miał już styczność z suchym lodem. To jest właśnie typowy efekt halloweenowy. Cześć Asiu! Cześć Asieńko! Poczekam jeszcze sekundkę. Zobaczę, poczekamy, może ktoś jeszcze będzie miał ochotę się włączyć. I bardzo Was już z góry, kochani, proszę o udostępnienia mojego live'a. Będę Wam bardzo wdzięczna. Może ktoś się zaciekawi dzisiejszymi naszymi potrawami. Zaczynamy sobie pomalutku. Kto będzie miał ochotę, to się dołączy. Ja nazywam się Bogusia Przygoda, kochani. Termomiksowa Przygoda na Instagramie i na Facebooku, na YouTubie. Zapraszam Was serdecznie wszystkich na moje kanały. Prezentuję Wam Termomix TM6 i Termomix Friend. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek do mnie pytania, zapraszam Was serdecznie do dyskusji. Jak tylko będzie się coś nam gotowało, będę na wszystko odpowiadała. Dziś zrobimy sobie bezowe duszki. Będzie czarna pizza z duchami z nowej kolekcji. Ciasteczka imbirowo-dyniowe. Naszukałam się dziś niesamowicie cukru do właśnie tych duszków, do tych ciasteczek. I będzie eliksir wiedźmy w troszeczkę innym wydaniu moim, ponieważ nie dostałam również takiego syropu barmańskiego, ale zawsze można sobie pokombinować w inny sposób. Ja już Wam pokazuję. Jeśli jesteście ciekawi, stąd ten efekt. Jest to suchy lód, który można sobie zakupić. Jeśli planujecie imprezę halloweenową, to myślę, że warto, zobaczcie, taki efekt zrobić. O. Wystarczy łyżką, szczypczykami. Witam serdecznie, witajcie kochani. Widzę, że na Instagramie już tutaj się podłączają osoby pomalutku. Facebook, kochani, powiedzcie, jak mnie słychać, jak mnie widać, czy wszystko w porządku, dajcie znać, że jesteście. Będę bardzo Wam wdzięczna. Ok, i pomału zaczynamy gotowanie. Zrobimy sobie w tej chwili pizzę z termowakcji. Zrobimy sobie pizzę, czarną pizzę z duchami. Nie robiłam jej jeszcze. Widziałam, że już niektóre osoby robiły na pewnych grupach. Dajcie znać, jeśli robiliście coś z nowej kolekcji halloweenowej. Nie udało mi się, bo miałam naprawdę mnóstwo zajęć, wyjazdów. Więc robię to dziś z Wami pierwszy raz. Wszystkie rzeczy, które dziś zrobimy, ja również robię pierwszy raz. I tak, przechodzimy sobie do wyszukiwania. Możecie sobie wyszukiwać, oczywiście wpisując frazy, możecie wpisać Halloween, możecie sobie wpisać pizza, cokolwiek. Termomix oczywiście nam znajdzie. Możecie wpisywać produkty, produktami również wszystko Wam Termomix wyszuka.
Ja wyszukam sobie w prosty sposób, wchodząc w moje przepisy, utworzone kolekcje i tutaj mam zapisany mój live. Jest czarna pizza z duchami. Niesamowicie mi się podoba, więc stwierdziłam, że spróbuję zrobić to razem z Wami. Rozpoczynamy gotowanie. 220 g letniej wody. Jak macie pytania, kochani, serdecznie Was zapraszam, żebyście zadawali mi pytanka. Na pewno Wam na wszystko odpowiem i bardzo, bardzo Was proszę o udostępnienie mojego live'a. Będę Wam bardzo wdzięczna. 220 g wody. Dajcie mi znać, co u Was ostatnio pysznego. Ok. Dalej, jedną łyżeczkę cukru. Jedna łyżeczka cukru. Dalej, 5 gram węgla aktywnego leczniczego w proszku. Niestety nie dostałam w proszku. Mieli tylko taki w tabletkach, więc go po prostu rozkruszyłam. Zobaczymy, jaki będzie efekt po rozkruszeniu. Jeśli chodzi o węgiel aktywny, kochani, jak sobie wejdziecie w szczegóły przepisu, możecie poczytać, że to nic złego. Węgiel aktywny to jadalny i bezpieczny produkt leczniczy w formie czarnego proszku lub tabletek o silnych właściwościach pochłaniających zanieczyszczenia i toksyny. To jest właśnie jego efekt. Tabletki należy rozdrobnić w czystym i suchym naczyniu miksujący 10 sekund obroty 10, jeśli mamy właśnie tabletki. Składnik ten można kupić w aptece lub w drogerii. Ok. I kontynuujemy sobie przepis. 5 gram węgla. Już tutaj mam. Ciutka, 1 gram mam za mało. No tu będzie 4. Nie zważyłam przed. Jesteście kochani? Dajcie znać, proszę, jak ktoś z Was mnie ogląda. Nie widzę Waszych komentarzy kompletnie. 20 gram drożdży. Wiem, że jest dużo osób, którzy nie są, nie akceptują Halloween i go nie lubią, ale ja uważam, że jak jest coś do zabawy, bądź po prostu można się z czegoś troszkę pośmiać, uśmiechnąć się, bądź zrobić coś fajnego, pysznego z dziećmi, to jest zawsze dobry powód. Ok, 20. 20 mamy. Założyć miarkę i pokrywę. Dalej ustawić obroty 2. Więc pamiętajcie, że czas i temperatura ustawia się sama. Jedyne, co ustawiamy, to obroty. A ja już sobie tu zrobię dalej efekt. Niesamowicie mi się podoba ten suchy lód. Czy ktoś z Was już kupował na imprezę takie cudo? Nikt się nie odzywa, wszyscy zmęczeni. Okej. Dobrze. 400 gram mąki pszennej. Paula, coś do mnie piszesz, ale widzę w prywatnej wiadomości. Nie mogę teraz, nie mam jak teraz odczytać. Mąkę pszenną ekologiczną dostałam. 480. Bardzo fajna jest ta mąka. Muszę wytarować. 400. Ok. No. I dalej 30 gram oliwy z oliwek.
dalej jedną łyżeczkę soli. Założyć po pielęgniarkę. I mamy wyrabianie ciasta 2 minuty. Że nie macie chyba dziś do mnie pytań. Wiem, że dużo osób ogląda akurat moje live'y po czasie, ale dajcie mi chociaż znać, czy jesteście tutaj ze mną. Super efekt. Wiem, że chowe paluchy wiedźmy akurat bardzo często robicie. To jest jedna chyba z najczęściej robionych potraw na Halloween. Jeszcze też nie robiłam nigdy. Można zrobić naprawdę niesamowitą imprezę. 14 sekund. Zastanawiałam się nad kupnem tego urządzenia. Jest świetne. Jest, dokładnie jest. Zapraszam serdecznie do kontaktu w wiadomości prywatnej, kochani, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie. Okej. Dalej. Mamy ciasto przełożyć do przygotowanej miski, uformować w kulę. Robiliście, kochani, pizzę w Thermomixie? Ci, co mają, dajcie znać, proszę. Kto robił? Zobaczcie, tak wygląda. Miałam troszeczkę mniej i nie było, węgiel nie był w proszku, więc może być mniej po prostu czarne ciasto, ale to już kwestia gustu. Dobra, przekładamy. Możecie dodać więcej, efekt będzie po prostu taki mega, mega czarny. Do przygotowanej miski. Czekajcie, coś przegapiłam. Dobra. Przykryć folią spożywczą. Przekładamy. Pamiętajcie, że przełożenie ciasta jest bardzo proste, odwracamy noże. Można w ten sposób, można wyciągać kopystką bądź ręką, zależy kto jak lubi. O, i już, zobaczcie. Zostało mi pod nożami, więc mogę wyciągnąć tak. A mogę również użyć funkcji turbo, wkładając naczynie, zamykamy i włączamy, włączamy funkcję turbo. Funkcja turbo służy do kruszenia lodu, siekania małych produktów, tak, czosnek, zioła, świetna sprawa. Jak również wyciąganie ciasta spod noża. Wracamy do przepisu zieloną książką zawsze. I zobaczymy, czy coś tutaj więcej nam jeszcze zostało. O, zobaczcie. I wyciągnie nam prawie wszystko spod noży. Bardzo ładnie.
Możemy sobie jeszcze to pyskał, to wszystko powybierać. O. Formujemy ciasto w kule. Wkładamy do miski i mamy teraz owinąć folią spożywczą. Okej. Folia. Wstawiamy w tej chwili ciasto i czekamy, aż podwoi swoją objętość, bądź około godziny. Zaraz przeczytam wszystkie komentarze z Instagrama, bo widzę coś na Facebooku, tutaj nikt do mnie nie pisze. Ok. Przykryć folią spożywczą lub czystą ściereczką kuchenną, odstawić do wyrośnięcia na 1 godzinę lub do podwojenia objętości. Na koniec czasu mamy rozgrzać piekarnik i tak dalej, i tak dalej. Więc poczekamy, aż ciasto wyrośnie, a my ruszamy już do następnego przepisu. I teraz tak. Wychodzimy domkiem. Szukamy ciasteczka imbirowe. Ok, nic do mnie nie piszecie, to sobie chociaż zrobię efekt, żeby nie było ciszy. Ostatnio znajomi byli na imprezie Alicja w Krainie Czarów, słuchajcie, niesamowicie się poprzebierali, bardzo klimatyczna impreza. Cieszę się, że ludzie mają takie fajne pomysły. Trzeba uważać z tym na pewno, żeby się nie poparzyć. Ok, teraz przechodzimy. Moje przepisy, utworzone kolekcje. Jeśli macie to w kolekcjach oczywiście. I mam tutaj gdzieś, zapisałam, mam tego tyle, słuchajcie. Tak, ciasteczka dyniowo-imbirowe. Rozpocznij gotowanie. Do naczynia mamy wlać 500 g wody. Dalej na pokrywę naczynia miksującego nałożyć dolną część przystawki Varoma. Witam Pani Marto, witam serdecznie. Dzisiaj troszeczkę w nie widzę. Bogusia, na Facebooku też są komentarze. Nie widzę komentarzy na Facebooku, słuchajcie. Jakim cudem? Tak się zdziwiłam. Czemu nie ma? Czekajcie sekundeczkę, spróbuję coś poradzić. Wiecie co? Nie widzę Waszych komentarzy.
Czym zabarwić ciasto, kiedy brak węgla? Barwnikiem naturalnym. Ja mam takie barwniki, zaraz Wam pokażę. Zaraz Wam pokażę takie naturalne barwniki, kochani. Nie wiem, dlaczego nie widać, nie wiem, dlaczego nie widać tych komentarzy. Ewelinka pisze, mam Zoom, ale myślami z Tobą. Cześć, Ewelinko, kochana. Wybaczcie, nie wiem, co się stało z Facebookiem, że nie widzę komentarzy. No trudno. Poodpowiadam Wam, kochani, jeśli to mi się nie włączy w międzyczasie, poodpowiadam Wam po live'ie. Na Instagramie widzę, widzę komentarze, na Facebooku niestety. Niestety nie. No cóż, tak, na pokrywie naczynia. Jak będzie się gotowało, to zaraz jeszcze zerknę, o co tam chodzi. Coś się zblokowało widocznie. Miksującego nałożyć dolną część przystawki Varoma. Dalej, odważyć do dolnej części przystawki Varoma dyni pokrojonej na około 3 cm kawałki. Nie zdążyłam pokroić, więc szybciutko to zrobię z Wami tutaj. Dynia przywieziona właśnie prosto od mamy z ogródka. Nie wiem, jaki rodzaj dyni, ale nie ma to większego znaczenia dla mnie. Ok. Tak. 3 cm kawałki, dobra. 160-180. No jest mi tak niezmiernie przykro, że nie widzę Waszych komentarzy. Mam nadzieję, że się zapiszą po live chociaż, że będę mogła na nie odpowiedzieć. Ok, mamy to. Czuję się normalnie samotna, jak nie widzę Waszych komentarzy tutaj. Witam serdecznie, witajcie, witajcie. Chociaż mogę na instagramowe komentarze poodpisywać. Dawajcie znać proszę, co tam pysznego u Was, co dobrego. Ok, i teraz zobaczcie. Możemy sobie oczywiście to teraz przestawić na frenda, żebyśmy mieli więcej czasu na użytkowanie Thermomixa. I w tym momencie ustawiam to samo, co jest tutaj, 20 minut, nie widzę, 20, muszę sobie przestawić, słuchajcie, 20 minut, temperatura Varoma i teraz przekładamy całe naczynie, tak, woda, dynia, zatwierdzamy zamknięcie frenda i ustawiamy na obroty 1. W tym momencie dynia nam się tutaj już gotuje, a my idziemy dalej. Mamy zdjąć przystawkę Varoma, opróżnić naczynie miksujące, gdy dynia nam już się oczywiście ugotuje. Do naczynia miksującego włożyć ugotowaną dynię. Dodać pozostałe 50 gram wody i tak dalej, i tak dalej. Ja umyję sobie naczynie i wstawimy sobie za chwilę duszki bezowe. Oczywiście Thermomix ma funkcję mycia, pamiętajcie o tym i używajcie proszę. Do Thermomixa jest genialna. Już nieraz Wam o niej mówiłam. Okrągłe szczoteczki dostępne w wielu miejscach. Do środka nalewa się płynu. Jeśli zostaje Wam coś pod nożami, to jest genialne po prostu do wyczyszczenia. Ona obraca samoistnie nożami i czyści nam wszystko, co pod nią zostaje. Oryginalną taką szczoteczkę można kupić na sklepie
w sklepie Thermomixa oczywiście. Oddałam swoją w prezencie i akurat nie mam. Używam zastępczej. Och, skończył się mój efekt. Poprawiam sobie tym nastrój, poczekaj. Bardzo żałuję, że nie mogę widzieć waszych komentarzy. Nie wiem kompletnie, co się stało. Słuchajcie, coś mi tutaj zatrzymało transmisję. Widzę. Widzicie mnie na Instagramie? Nie wiem, co tu się dzieje. Wyrzuciło mnie, kochani. Nie wiem, co się stało. Raptownie z dwóch... z dwóch urządzeń mnie wyrzuciło. Zaraz, kochani, do was wracam, tylko zobaczę, co się zadziało na Instagramie. Nie mam pojęcia, czemu tak się tu stało. Okej, włączam się jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz będzie w porządku. Może znowu są jakieś problemy z Facebookiem. Dobra. Jestem, kochani, przepraszam was. Coś się dzisiaj ewidentnie dzieje chyba z Facebookiem. Ja nie widzę. Wiem, że piszecie mi komentarze. Niestety, nie wiem, rozłączyłam, włączyłam jeszcze raz. Niestety dalej nie widzę komentarzy. Na Instagramie widzę, więc możecie do mnie śmiało tutaj również pisać. Piszcie, kochani, proszę do mnie. Ja będę na wszystko odpisywała po live'ie, ponieważ widziałam, że mi się pokazują komentarze. Ale spróbujcie, proszę, napisać coś teraz. Może po zresetowaniu już będę coś widziała. Okej, tak, mamy ugotowaną dynię. Jeśli chcemy, wracamy do przepisów, jeśli chcemy, kochani, zrobić beziki bądź bezę, naczynie musi być czyste i suche. To już na pewno wiecie, ci, którzy ubijają pianę z białek. Więc, żeby sobie to sprawdzić. O, kochani, widzę wasze komentarze na Facebooku. Widzę.
Super, dzięki Beatko. Dziękuję. Widzę, coś się zawiesiło. Żeby sprawdzić, czy naczynie jest suche i czyste, otwieramy sobie noże, tak? I wymywamy wszystko, wyczyścimy sobie pod nożami. Psikusa na Halloween mi zrobił Facebook, słuchajcie. Ja chciałam tutaj z taką pompą fajną wejść, a tu psikus, nic nie widziałam. Myślałam, że nigdy do mnie nie pisze. I tak, czyścimy sobie noże i całe naczynie. Żeby sprawdzić, czy naczynie jest w pełni suche, śmiało możecie, kochani, już do mnie pisać cokolwiek. Będę już, widzę, tu wszystko widziała. I tak. Ustawiamy obroty turbo. I w tym momencie sprawdzimy, czy naczynie gdzieś jeszcze, gdzieś w naczyniu nie zostało wody. Możemy dwa razy. No i jeszcze troszeczkę mi zostało, więc wystarczy sobie wyczyścić. I tak przygotowane naczynie użyję właśnie do ubijania piany z białek. Sobie duszków. Bezowe duszki. Robił ktoś z Was, kochani, bezowe duszki? Asi synek tutaj, nie wiem, czy Asia, widziałam Asię przez chwilę, wiem, że jest fanem bezowych duszków, więc te duszki wylądują u niej. Zdecydowanie. Rozpoczynamy gotowanie. Rozgrzać piekarnik do temperatury 100 stopni. Już to robię. Okej, dalej. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Mam to zrobione. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę. Jeśli jest opisane postawić miskę, to znaczy, żeby postawić cokolwiek. Zaraz będę Wam odpowiadała, kochani, tylko ustawię tutaj, żeby Was nie trzymać tyle czasu przez tego tu psikusa. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do miski 100 g cukru, pudru. Cokolwiek stawiamy. I nie wiem, ile tu mam cukru, pudru. Troszkę za dużo. Okej, mamy to. Ciasto na pizzę już mi tu rośnie. Coś takie słabo czarne, za mało węgla dodałam. Odstawić. Założyć motylek. Motylek, kochani, służy do ubijania piany z białek, kremów, robienia masła, ogólnie emulgowania. I motylek ustawiamy zawsze do obrotów 4. To sobie pamiętajcie, jeśli będziecie chcieli coś robić manualnie. Do czystego i suchego naczynia. Jeśli mamy tak opisane, jest to naprawdę istotna kwestia. Bo może nam coś wtedy po prostu nie wyjść, poprzyklejać się, jeśli to naczynie będzie, będzie mokre. 100 g białek w temperaturze pokojowej, około 3 sztuki. Ja już tu mam. Mam nadzieję, że
Stówka. Ekstra. Dalej mamy dwie szczypty soli. Wsuwam tutaj jedną, dwie szczypty soli. Dalej założyć miarkę i pokrywę. Pokrywajcie zawsze, bez pokrywy Thermomix nam się nie uruchomi. Dalej ustawiamy na obroty 3,5. Oczywiście tutaj macie wszystko napisane. Minuta. Ja już tu dodam trochę efektów specjalnych. Mam nadzieję, że tamta część live'a mi się zapisała. Bardzo mi się podoba ten jajka. Już idę zobaczyć, co tutaj do mnie piszecie. Robi cały czas, masz przestawiony obraz o 90 stopni. Niestety tutaj mam jakieś, coś dzieje mi na Facebooku. Próbuję zrestartować telefon. Więc jak jesteście tutaj, to o, okej. Jeszcze zobaczcie. Jest już ubita, ale ja jeszcze ubiję z 15 sekund. Cofamy wtedy, idziemy dalej i ustawiamy ponownie na 3,5. Możemy sobie to ustawić, dajmy 3,5. Pokrywie naczynia miksującego podczas pracy Thermomixa stopniowo dodawać odważony cukier puder, jedna czubata łyżeczka co 20-25 sekund, słuchajcie, więc jest aż tak do takiego stopnia opisane wszystko. Ja zaloguję tutaj tylko, spróbuję zalogować Facebook, nie mam pojęcia co się stało, pokazało mi, że ktoś próbuje mi się logować, więc wyrzuca mnie cały czas. Zaraz zobaczymy. Tak, rzeczywiście jest wszystko przestawione. Wybaczcie za ten. Teraz powinno być ok.
Wymęczy mnie dzisiaj strefa techniczna. Jest ok, dobra, super. Ok, tylko troszkę za bardzo ustawiłam. Cieszę się, że w końcu mi się udało. Dzięki, Ewelinko. Nie wiem, co się zadziało. Dobra, jedziemy dalej. Tak, przez otwór w pokrywie naczynia miksującego podczas pracy Thermomixa stopniowo wsypywać cukier, puder. I tutaj było opisane, jedna łyżka co 20-30 sekund tam chyba było. Dzięki Batko, dziękuję Wam za informację, że pilnujecie tutaj tego mojego wyświetlania. Dzięki kochani. Psikusy same, wybaczcie. Pierwszy raz mi się to zdarza. Dynia już nam się tutaj prawie też zrobiła akurat. Ciasto. 20-30 sekund. Jak u Was, powiedzcie, ubijanie piany z białych? Macie z tym problemy? Często na forach słyszę o ubijaniu piany z białych. Ale naprawdę nie ma z tym absolutnie problemu. Kwestia tego, często jakie jajka kupujecie, czy naczynie jest czyste i suche, bezwzględnie. I nie może się dostać żółtko do środka, kochani. Ok. Jedziemy dalej. Ależ pięknie to wygląda. No. Już Wam pokazywałam nieraz roladę bezową, którą po prostu uwielbiam. Chyba bardziej niż Pawlowa. Bez problemów, na szczęście. Coś dziś Instagram na szczęście się nie wykrzaczył mi tu, więc cieszę się. Wiecie przynajmniej, że to jest na żywo. Wszystko jest na żywo. Sam efekt specjalny w postaci suchego lodu nie był, no to dodatkowe mi tutaj, dodatkową adrenalinę Facebook serwuje. Pamiętajcie, że zawsze możecie sobie nacisnąć na czas i troszeczkę wydłużyć, jeśli jest taka potrzeba. Pamiętajcie, że wsypywanie cukru naprawdę tak musi się odbywać pomału. Ok, mam wszystko. Gotowe. Dalej. I teraz zobaczcie, mamy filmy. Thermomix oczywiście pokazuje nam również filmy, jak mamy co niektóre rzeczy pokazać. Zobaczcie, jak to wygląda. No, rewelacja. Tak, nie chcę prze... Idealnie. Zdjąć motylek. Mamy pokazane, zobaczcie, jak ściągamy motylek. Po prostu
jeśli nam ciężko schodzi, wystarczy go przesunąć troszkę w drugą stronę. Ok. Dalej masę przełożyć do dużej torebki na mrożonki, odciąć końcówkę około 1 cm leżącej płasko torebki. O, jest i moja mamunia, moje wsparcie techniczne. Dostarczyła mi dynię ekologiczną, więc dziękuję bardzo. Dostaniesz jutro ciasteczka dyniowo-imbirowa. No i tu jest opisane około 1 cm. Ok. Około 1 cm odcinamy. Około 1 cm. Nie chcę odciąć za dużo, żeby nie zrobił się kleks. Tak naprawdę. Zrobiło mi się chyba, słuchajcie, gdzieś odłożyłam to. Mamy blachę. Wypadłam z mojego trybu, z tego Facebooka. Blachę. Jeszcze jedną zrobię, bo tamta była jakaś dziurawa trochę. Tak sobie troszkę wycie. Ok. Oczywiście możecie to zrobić specjalistyczną tą do kremów takim, ale wiem, że dużo osób nie ma. Więc chciałam Wam pokazać po prostu taką opcję. Wrzucamy do torebki. Zobaczcie, jaka masa. I zobaczcie, mam już tak fajnie to ułożone, wyciśnięte. I dalej wyciskać bezę bezpośrednio na papier do pieczenia, formując z niej duszki, zaczynając od uformowania koła, około 4 cm. Przesunę. Około 4 cm. I dalej, następnie okrężnie wyciskając coraz mniejsze pierścienie jeden na drugim, aż do samego wierzchołka głowy ducha, duszki formować na blasze, zachowując około 5-centymetrowe odstępy. Dobra. Pierwszy duszek. Tak to wygląda, mniej więcej. Możecie sobie zawsze podejrzeć, wchodząc w szczegóły przepisu, jak te duszki tak finalnie wyglądają. Robimy koło. Pierwszy raz, słuchajcie, robię te duszki.
Ok. Zobaczymy, czy to będą duszki. Tego wyszło ogólnie bardzo dużo, słuchajcie. Mimo tych trzech jajek, bo tu mi poszły trzy jajka na to. Piana z białek sama. Okej. Dobra. Ciekawa jestem, jak Wam wychodziły. Chyba tylko raz u kogoś widziałam, słuchajcie, te duszki. Ale już widzę Wasze komentarze, kochani, więc możecie do mnie pisać, jeśli macie jakiekolwiek pytania, bądź chcielibyście mi dać znać, co tam u Was dobrego. Bardzo Was również proszę o udostępnienia. Mimo wszystko, że w trakcie mnie wykrzaczyło, to może ktoś będzie chciał wrócić. Ja później i tak sklecę film w jedną całość, ale na razie nie mam takiej możliwości. Ok. Odstawię to. Tego naprawdę jest bardzo dużo. Więc można zrobić tak naprawdę półtorej blachy. Kontynuuj. Mamy delikatnie włożyć w górną część dwa draże, tworząc oczy duszka. Ok. Ja mam takie oczy. Akurat zrobione. Więc powciskam. Oczy duszka. Wow! Zaraz Wam pokażę. Fajnie to wygląda. Witam serdecznie, witam kochani. Ok. Możemy zaszaleć i zrobić różnokolorowe oczy. Mamy czerwone. Klaudia, widzę, też mnie ogląda. Jesteś, Klaudia. Cieszę się bardzo. Z Klaudią łączę się później. Będziemy również gotowały. Możecie kupić draże. Draże kupiłam, ale były one troszkę za duże. I pamiętajcie, że nie mogą to być takie czekoladowe drażetki, bo Wam się po prostu rozpuszczą, wiadomo, tak? Fajnie to wygląda, dlatego chciałabym zrobić do końca i już wstawiam do pieczenia. Bezowe duszki pieką się, kochani, 3 godziny. Więc efekt finalny pokażę Wam po live, jak już one się wysuszą, jak to beza. Pamiętajcie, musi troszeczkę poschnąć, ale już. Ok, dobra. Zobaczcie, tak to wygląda wstępnie. Takie duszki mamy. Co Wy na to? Podamy do piekarnika, żeby nam się nie rozpuściły. I dalej. Piec 3 godziny 100 stopni, tak? Wysuszone duszki ostrożnie oddzielić od papieru do pieczenia, przełożyć na kratkę i pozostawić do ostudzenia. Także mega proste, szybkie, naprawdę, tylko jedyne co to te formowanie. To taka zabawa, możecie sobie z dziećmi porobić takie cuda na Halloween. Myślę, że każde dziecko będzie zadowolone.
Super duszki. Dziękuję, dziękuję Pani Marto. Dziękuję bardzo. Też mi się spodobały, zwłaszcza z tymi oczkami. Dobra, teraz przechodzimy z powrotem do. Wchodzimy w ostatnio gotowane. I mamy ciasteczka dyniowo-imbirowe. I robimy wznów i pojawi nam się w miejscu, w którym zakończyliśmy gotowanie. Zamiast miarki na pokrywę naczynia miksującego postawić koszyczek. Tutaj jeszcze poczekajcie, bo przeklikałam. Opróżnić naczynie miksujące. Mamy już ugotowaną dynię. Za chwilkę Wam pokażę. Mamy opróżnić naczynie miksujące. Fryt jak zwykle skraca mi czas, słuchajcie, żebym mogła jeszcze szybciej wszystko robić. Do naczynia miksującego włożyć ugotowaną dynię. Zobaczcie, ugotowana dynia. Na moment. Z pestkami, będzie zdrowiej. A co? Dalej. Mamy dodać pozostałe 50 g wody. Dobra. Zamiast miarki na pokrywę naczynia miksującego nałożyć koszyczek. Coś mi tu wleciało. Już nakładam koszyczek. I ustawiamy obroty 2. Obroty 2. Gotowanie na parze. Po prostu odparujemy dynię, żeby nie było w niej dużo wody. To białko przełożę sobie do miseczki i zużyję później. Nie będę teraz formowała wszystkich duszków, żeby Wam nie zabierać tyle czasu. Chciałam Wam tylko pokazać, głównie chciałam Wam pokazać ubijanie piany z białek, że to wychodzi naprawdę banalnie prosto i nie zdarzyło mi się, żeby piana z białek mi się w termomiksie nie ubiła. Nie miałam takiej sytuacji. Myjemy naczynie miksujące. Ciasto już podwoiło swoją objętość, więc za chwilę wracamy do pizzy. Macie jakieś pytania, kochani, w międzyczasie, to dawajcie. Nie obawiajcie się użycia do pizzy węgla, naprawdę. Jestem ciekawa, ile czasu ten suchy lód wytrzyma. W naczyniu specjalnym.
się zrobię kolejną imprezę halloweenową, to na pewno go znowu zamówię. Kochani, bardzo Was proszę o udostępnienia mojego live'a, jeśli możecie, będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna za to. Pomaga to innym osobom zobaczyć również, co ja tutaj robię. Może akurat komuś się spodoba. Będę bardzo wdzięczna. Sekund, już tutaj kończy nam się robić. Druga blacha będzie nam potrzebna. Patrzcie, co tutaj piszecie na Instagramie. To dzisiaj odwrotnie widzę. Duszki powolutku się robią. One naprawdę bardzo długo muszą schnąć. Dobra, mamy to. Mamy pióre dyniowe, teraz mamy dodać 125 g masła. Do ciasteczek zawsze idzie dużo masła. Jeszcze. Okej, prawie. Dobra, mamy. Dalej 100-120 g cukru trzcinowego. Mam cukier trzcinowy. Oczywiście cukier, kochani, to już wedle uznania. Zależy ile, jak słodzicie, ile używacie cukru. Ja dam 60. Myślę, że spokojnie wystarczy. Dlatego, że jeszcze użyjemy cukru do dekoracji. 30 gram syropu z agawy. Ja zamiast syropu z agawy użyję miodu. Wystarczy dalej jedną łyżeczkę cukru waniliowego wykonanego w termomiksie. Cukier waniliowy pokazywałam Wam tydzień temu. Mam go tutaj. Robienie cukru waniliowego jest banalnie proste. Zachęcam Was bardzo do zrobienia swojego cukru waniliowego. Nie będzie to sztuczny cukier wanilinowy z aromatem, a nie z prawdziwą wanilią. My robimy to zawsze z prawdziwą wanilią.
Dalej jedno jajko. Hop. Mamy to. Dalej założyć miarkę na pokrywę. Już w zeszłym roku chciałam zrobić te ciasteczka, słuchajcie. I jakoś tak się nie zeszło, więc w tym roku już nie odpuściłam. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Sezon na dynie. Halloween, jeszcze cukier perlisty. Cukier perlisty. Dzisiaj kilka osób mnie pytało, bo jeździłam i szukałam właśnie tego cukru. To jest cukier ozdobny. Mało kto jakoś tak o nim wie, bo kogo nie zapytałam, to tak naprawdę nikt nie wiedział. Więc możecie taki cukier dostać. Ja dostałam w Auchan, więc możecie pojechać i na pewno go znajdziecie. W Carrefourze go nie było, w Lidlu, w Biedronce również nie było. Duszki bombowe. Super. Myślę, że duszki dopiero efekt końcowy będzie taki fajny, jak one już wyschną. Nie zmieniły kształtów, więc fajnie. 46 sekund. Pokażę, już pizza podwoiła swoją objętość. Ciasto na pizzę, zobaczcie. Nie jest całkowicie czarne, jest bardziej takie siwe, bo dodałam za mało węgla. 300-320 gram mąki. O, pachnie jak zupa z masłem. 300-320 gram mąki. Okej. Okay. Dalej dwie łyżeczki proszku do pieczenia. I gdzieś go już wcisnęłam. Mam. Raz. Dwa. Dalej dwie łyżeczki cynamonu, takie kolenne będą, super. Cześć Renatko, cześć kochana. Dwie łyżeczki, ok. Dalej dwie łyżeczki imbiru suszonego. Dalej jedną łyżeczkę goździków mielonych. Ekstra. Zbliżamy się chyba, słuchajcie, pod wigilijne klimaty. Jedną szczyptę soli. Ciach, jest. Założyć pokrywę miarkę. Dalej. Ustawiamy na obroty 3. Mamy 40 sekund. Mieszanie. 40 sekund tylko. Renatko, co tam u Ciebie pysznego ostatnio? Pochwal się. Co dobrego robiłaś? Dobra.
Gotowe. Dalej ciasto przełożyć do miski i mamy odstawić do lodówki na około godzinę. Ciasto, ależ to pachnie, słuchajcie, obłędnie. Przekładamy, dobra. Zobaczcie, tak wyglądają te ciasteczka. Wstępnie. Ja przełożę je tylko na do szybkiego schłodzenia. W trakcie, jak zrobię pizzę, nie będę trzymała jej nie będę trzymała godziny czasu. Zrobimy sobie je razem. Pachnie troszkę jak piernik. Mega jestem ciekawa tych ciasteczek. Nikt się nie chwalił, że je robił, więc przecieram szlaki, kochani, dla Was. Zobaczymy. O. Mamy. Ustawię sobie teraz na mycie. Wlewamy litr wody, tak? Troszeczkę płynu do naczyń, bądź octu, sody, to w zależności już co chcecie. I ustawiamy mycie wstępne, uniwersalne, bądź po cieście, bez różnicy. Do lodówki. I teraz tak, podejrzymy sobie jeszcze, na chwilkę zatrzymam. Zawsze możecie zatrzymać naciskając pokrętłem. Muszę zrobić, uwielbiam ciasta z cynamonem i z goździkami. Bartko, ja również, naprawdę wszystko co z cynamonem, goździkami, może być jeszcze i kardamon. Tak, teraz zajrzę do mojej pizzy. Zrobimy znów. Teraz tak, rozgrzać piekarnik do temperatury 230 stopni. Odłożę na chwilę duszki, one delikatnie już przeschły. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia mamy. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miseczkę. 250 gram krojonych pomidorów z puszki mamy odważyć. To będzie. Kupiłam takie ekologiczne. Ojej, nie wytarowałam. Dam troszkę mniej. Tak. Okej. Dalej. Do miseczki dodać pozostałą 1/4 łyżeczki soli i 1 szczyptę pieprzu. Wymieszać. Szczyptę pieprzu. Jedną czwartą łyżeczki soli. Okej, dalej. I wiecie co? Ja jeszcze oczywiście dodam swojej ulubionej przyprawy. Standardowo. Akurat do dań kuchni włoskiej, więc myślę, że będzie idealnie. Dalej. Poczekajcie. Dalej.
Wyrośnięte ciasto przełożyć na lekko opruszony mąką blat, rozwałkować na kształt prostokąta dopasowanego do rozmiaru blachy, przełożyć na przygotowaną blachę, na cieście równomiernie rozprowadzić odważone pomidory. Dobra, teraz możemy tak. Wstawić na mycie. Niech on nam się tutaj już myje. A ja rozwałkuję ciasto. Wiem, że po moim live pokupowaliście sobie te małe wałeczki. Mam nadzieję, że się sprawdzają u Was. Bo ja naprawdę uwielbiam, jak jeżdżę na prezentację, to również zabieram go często ze sobą, jak robimy pizzę. Zobaczcie, mamy ciacho. Ekstra. Mam bardziej taką pizzę, słuchajcie, w czarne ciapki. Dobrze mi się nie... tabletki mi się dobrze nie pokruszyły. W międzyczasie, ale nie użyję go dziś, ponieważ muszę go przygotować, bo jest on z prawdziwej kamionki. Jest to naczynie kamionkowe i trzeba go, już tam mówiłam o tym na live, trzeba go najpierw przystosować, czyli olejem nierafinowanym posmarować i zostawić na całą noc. Dziś to zrobię, żebym miała już gotowy na następny raz. Super. Wstępnie ciasto wygląda tak. Zobaczcie. Wstawiamy piekarnik na 230. Sosy pomidorowe, kochani, robiliście w Thermomixie. Mnóstwo sosów pomidorowych. Tak samo różnych, czosnkowych, ziołowych. Jakie tylko chcecie. Uwielbiam sos winegre do sałatek. Wystarczy wrzucić jakąś sałatę. Nieraz też Wam to pokazywałam. Wrzucamy sałatę. Można sobie przysmażyć kurczaka bądź indyka. Wrzucić do sałatki. Cokolwiek więcej, ja czasami wrzucam ananasa, mango i zawsze robię właśnie tego, ten sos winegre jest rewelacyjny. Przeciery pomidorowe, pasaty, keczupy, to wszystko można oczywiście robić w Thermomixie bez obierania skórki, wszystko wrzucamy od razu. Kiedyś wiem, że robiło się w taki sposób, że tam trzeba było obierać skórki i tak dalej. Tutaj skórka będzie absolutnie niewyczuwalna we wszystkich przecierach.
Thermomix tak pięknie to rozdrobni. No i dobra, mamy to. Wracamy z powrotem do pizzy. Znów. I zobaczcie. Na cieście równomiernie rozprowadzić odważone pomidory. Piec 15 minut, 230 stopni. W tym czasie kontynuować przygotowanie przepisu. Na 15 minut zapiekamy z sosem. Dalej mamy przygotować 13-15 czarnych oliwek bez pestek, najlepiej dużych. 4 oliwki przekroić wzdłuż na pół, aby utworzyć 8 ciał pająków. Kolejne 5 oliwek pokroić wzdłuż w 2-milimetrowe plastry, aby każdy pająk miał 8 nóg. Zobaczcie, wszystko możecie tutaj zobaczyć na filmie. Wydaje się skomplikowane, a absolutnie takie nie jest. Też robię to z Wami tutaj pierwszy raz. Jeszcze tego nie robiłam. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Też sobie podejrzę. Z tego, co już widzę, to powinnam mieć większe oliwki. Zdecydowanie te duże. Takie prawdziwe, duże oliwki. Wtedy efekt będzie o niebo lepszy. A tak będę musiała po prostu poukładać ich tutaj dużo, dużo więcej. Przekrajamy na pół, żeby zrobić nóżki. Zobaczcie, najpierw tu, później przekrajamy i robimy. O, w ten sposób. To po prostu taka zabawa. Z dziećmi, kochani, proponuję Wam naprawdę zrobić coś takiego. Myślę, że będą miały taki ubaw, zwłaszcza, że zrobiły coś tak fajnego sami, samodzielnie, kreatywnie. Rozwija ich umiejętności. O. Zobaczymy. Mniej więcej tak i układamy wtedy nóżki do pająka. Mniejsze, większe. Tak po prostu na pizzy. Nieźle. Nie wiedziałam, że tak fajnie można zrobić pająka z oliwek. Taki efekt. Ale zdecydowanie, jeśli będziecie sobie robili i chcieli, żeby był efekt pająka, to kupcie sobie większe oliwki. Można zdecydowanie lepiej to zrobić. Ładniej. Dobrze. Dalej. 2 kulki sera mozzarella. Pokroić w 5-milimetrowe plastry. Następnie każdy plaster przyciąć na kształt ducha, posługując się szablonem z tektury. Oczywiście możecie zrobić to z szablonem, ale nie musicie. Możecie sobie... Możecie sobie wyciąć tak, jak jest tutaj, albo po prostu, słuchajcie, wrzucić cokolwiek, jakiś kształt.
coś takiego, na przykład. Możecie dać dzieciom to po prostu rozrysować, żeby każdy zrobił sobie jakiś kształt duszka samodzielnie. I wtedy... O, zobaczcie, wszystko dokładnie pokazane, nawet w jaki sposób robić oczka duszkowi. Tutaj już sam jeden duszek się zrobił. Można, zobaczcie, zrobić tak jak tutaj. Kawałki wycinać. Ja mam za małą mozzarellę na takie kawałki, więc po prostu można użyć wyobraźni i sobie samodzielnie to zrobić, przecinając bez szablonu. A resztkę do sałatki. Okej. A tutaj już myślę, że wsunę wam to. Przyciskając, można zrobić według szablonu takiego duszka, jeśli oczywiście chcecie. Pachnie mi tutaj niesamowicie tą pizzą. Jeszcze jesteście, trwacie ze mną. Cieszę się bardzo. Oczywiście live będzie zapisany. Instagram mi się nie rozłączył dziś, więc tutaj na Instagramie wszystko zapiszę. Na Facebooku będę musiała złączyć film w całość, bo coś tam się mi dziś wykrzaczyło. Takie śmieszne duszki można sobie porobić. Ja chyba jednak wolę je robić bez szablonu, słuchajcie. Lubię robić coś z rysunków. O, więc jak sobie zerknę, w jaki sposób to powinno wyglądać, to wtedy... O. No i dobra. Mam parę duszków. Zabawa. O, okej. Okay. Zgłodniałam już troszkę. Dobra. Pizza już się troszeczkę podpiekła. Kontynuujemy przepis. Dwie kulki sera, dobra. Pozostałe 3-5 oliwek pokroić na małe kawałki. Ostrym nożem wykonać nacięcia w trzech miejscach. Następnie włożyć w nie kawałki oliwek, aby utworzyć oczy i usta ducha. To już, słuchajcie, można też indywidualnie. Tak przygotowane plastry mozzarelli osuszyć papierowymi ręcznikami. Postawię tutaj na to, bo jest gorące. I mamy kontynuuj. Duszki, słuchajcie. Wkładamy. Ja zawsze lubię sobie podejrzeć w szczegóły przepisu i podglądamy, jak to powinno wyglądać mniej więcej. O tak.
Ale urosła ta pizza, słuchajcie. Mam tu jeszcze drugą mozzarellę. Zaraz ją dokroję. Żeby ładnie wyglądało całościowo. Jeszcze duszków nie robiłam z pizzy. Patrzę, kto tutaj do mnie pisze jeszcze. Okej, mamy to. I mamy. I teraz tak, pomiędzy układamy oliwki. Ciach, ciach. Po jednej. W każdym miejscu i robimy nóżki. Po trzy nóżki z każdej strony. Zaraz podejdę i Wam pokażę, jak to wyszło. Mega. Za tydzień, kochani, już będzie live całkowicie inny. Planuję Wam pokazać osłonę noża miksującego i jeszcze planuję Wam pokazać rosół, malutkie przygotowania pod święta, czyli bigos będzie. Sałatkę jarzynową na live już Wam pokazywałam. Zawsze możecie sobie wrócić do niej i zerknąć, bo sałatka jarzynowa z waromy jest naprawdę rewelacyjna. Dlatego pojawia się u mnie nie tylko od święta, tylko tak na co dzień również, bo jest bardzo szybka i prosta do zrobienia. W międzyczasie, jak tylko znajdę chwilę, to chciałabym Wam pokazać również sushi. Beatka właśnie mnie tu zainspirowała do tego sushi. Robi wspaniałe rzeczy. Naprawdę rewelacyjne. W ogóle jestem przeszczęśliwa. Moi klienci cuda tworzą, słuchajcie, na Thermomixie. Naprawdę cuda. Okej. Już kończymy. Będę chciała Wam pokazać to. Myślę, że takie duszki bezowe, pizza, ciasteczka, drinki, które jeszcze za chwilę zrobię, naprawdę by wystarczyły na super imprezę. Taki suchy lód zrobiłby furorę, jakieś dynie ozdobne i przygaszone światła i jakieś świece fajne i naprawdę myślę, że efekt wow. Teraz buźki nożem. Ponacinać. O. I malutkie kawałki. Hop, hop, oczy. Kupa śmiechu i zabawy z tego, słuchajcie, naprawdę. Okej.
Zawsze jest tak, że chcę Wam pokazać, mówię, dobra, zrobię dziś tylko jedną rzecz i tak naprawdę chciałabym Wam tyle pokazać na tym Thermomixie, co on potrafi robić i wychodzi właśnie, że jeszcze to, dobra, jeszcze to Wam pokażę. O. Mam nadzieję, że Was mocno nie wynudziłam, bo troszkę zabawy jest. Robienie pizzy to chwila, ale zabawy z ozdabianiem, ale z dziećmi, kochani, to jest niezła frajda. Naprawdę. Zobaczycie, ile jak się cieszą przy robieniu takich rzeczy. Spróbujcie koniecznie. Hop, 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 buźka. Jeszcze jeden i już kończymy, już Wam pokazuję, jaki tu mamy efekt. Ciach, 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 ciach. Tutaj jeszcze jest opisane, by kochani, przetrzeć suchym. Właśnie widzę, że z mozzarelli wycieka woda. Więc musimy przetrzeć ręcznikiem, przesuszyć to przez te wciskanie tych wszystkich ozdóbek. Okej. O. Myślę, że nawet dla dzieci na jakieś urodziny to byłby niezły fan. O, okej. Teraz przysuszymy jeszcze. Okej. Zapomniałam jeszcze o jednych oczkach. Tutaj duszek nie ma. No i dobra. Dalej. Już Wam pokazuję. Dalej. Ostrożnie wyjąć pizzę, to za daleko. Tak przygotowane plastry mozzarelli osuszyć papierowym rocznikiem. Ostrożnie wyjąć pizzę z piekarnika, ułożyć na niej pająki z oliwek. To już mamy zrobione. Ponownie umieścić w piekarniku, piec 3 minuty 230 stopni lub do momentu, aż ser zacznie się topić. Gdzieś mi pouciekały jeszcze te oczka. Chyba z papierem zabrałam. Już Wam pokazuję. Okej, dobra. Zobaczcie. Tak wygląda przygotowana pizza na Halloween. Czarna pizza z duszkami. Moja jest, nie jest jeszcze tak czarna, jaki kolor chciałam uzyskać, ponieważ dałam za mało, węgla. Pani Beatka pisze, w sobotę mam właśnie w planach robienie sushi, no domyślam się, może również w końcu zrobię. Do piekarnika 3 minuty. Ok. Mamy gotowe. Wszystko to możemy sobie zużyć do kolejnych potraw, do sałatek na drugi dzień, słuchajcie. Dużo zabawy, ale efekt później genialny.
dalej. Ostrożnie za pomocą ręcznika papierowego odsączyć płyn z mozzarelli na pizzy i piec kolejne 1-2 minuty. Upieczoną pizzę posypać jedną łyżeczką suszonego oregano, unikając posypania duchów z mozzarelli. Ok, dobra. Teraz wrócimy do ciasteczek. Ciasteczka dyniowo-imbirowe, znów tak. Odstawić do lodówki na około godzinę, rozgrzać piekarnik do temperatury 180. To za chwilkę sobie zmniejszę temperaturę, kochani. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia, odstawić. Wszystkie instrukcje tutaj macie. Papier do pieczenia jeszcze potrzebuję. Ten w arkuszach papier jest naprawdę genialny. Ja go osobiście bardzo, bardzo lubię. I dalej cukier perlisty wsypać do miseczki, za pomocą łyżeczki nabierać porcję ciasta, obtaczając w cukrze formować kulki. I teraz tak, cukier perlisty to jest właśnie ten cukier, o którym Wam wspominałam. I teraz tak. Wstawiamy na talerzyk. Wygląda jak takie kryształki. Dosłownie. I teraz mamy tak. Cukier perlisty za pomocą łyżeczki nabierać porcję ciasta, obtaczając w cukrze formować. Dobra. Może powinny być jeszcze troszeczkę dłużej w... Nie, nie muszą już być. Zobaczcie. Takie kuleczki wtedy tworzymy. To jest z tym cukrem. Obtaczamy całościowo. I kładziemy na blachę. Duszki nam już zaczęły się topić. Teraz Wam pokażę. Tutaj mają powstać takie kulki. Dokładnie. O, zobaczcie. Ciekawe są te ciasteczka. Nigdy jeszcze nie miałam do czynienia z takim cukrem. Słuchajcie, ja używałam tego Muscovado. On się nazywa bodajże. On jest dedykowany ludziom z insulinoodpornością. Więc polecam serdecznie. Okej. Jeszcze kolejne zrobię. Wyciągnę tylko pizzę. Tak jak było na końcu opisane, mamy jeszcze odsączyć nadmiar wody. Super. Jakbym przyłożyła się jeszcze bardziej, to słuchajcie, efekt byłby spektakularny, uważam. Tylko
musiałabym troszeczkę dłużej się w nie się pobawić tutaj. A ciasteczka zaraz ustawiam. Też nie będę formowała wszystkich. Chciałam Wam tylko pokazać, jaki efekt będzie finalny. Więc zrobię jeszcze dwa. I wrzucę do piekarnika. Resztę zrobię już po live'ie. Żeby Was tutaj nie trzymać do późnej nocy. Okej. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, kochani, na live'ie. Na pewno właśnie za tydzień będzie taki live typowo pod osłonę noża miksującego. Osłona noża, akurat z osłoną noża przepisy są długie, aczkolwiek będę po prostu chciała Wam pokazać, jak to działa, tak? Tutaj było ustawić do temperatury. Mamy temperaturę pokazaną. Blachę wyłożyć, papier rozgrzać do temperatury 180, więc to już zrobię. 180. Jeszcze jedno ciastko zrobię. Troszkę jeszcze tego cukru. Można robić mniejsze kuleczki, widzę. Wtedy będą takie bardziej zwarte. O, super. Dobra. Okej. To do lodówki. Śmiało w lodówce przez jakiś czas i można je robić na świeżo. Super sprawa. Dobra. Wkładam je do piekarnika, żeby pokazać Wam finalny efekt. Ok. I teraz, kochani, po live'ie. Czas na drinka. Okej. Gdzieś mi tutaj uciekła moja łyżeczka. Poczekajcie. I tak, zrobimy sobie drink właśnie z suchym lodem. Troszkę inaczej go przyrządzę, bo tak jak Wam mówiłam, nie dostałam wszystkich. Dziś kupowałam składniki, więc wszystkich nie dostałam. Utworzone kolekcje. Sobie tutaj znajdę. Mamy eliksir wiedźmy. Wygląda spektakularnie tutaj na zdjęciach. U mnie aż tak, kochani, nie będzie, dlatego że nie będzie tego zielonego koloru, aczkolwiek pokażę Wam troszeczkę w innej formie. Zawsze możecie zrobić identyczny, jak jest w przepisie. 200 gram kostek lodu. Ja zrobię z połowy porcji, bo tutaj jest, jak zajrzycie sobie w kropeczki, w szczegóły przepisu, to zobaczycie, że jest na 6 szklanek, więc ja aż tyle nie potrzebuję. Kostki lodu. Lubicie, kochani, drinki z Thermomixa? Kto próbował? Jakie próbowaliście? Dajcie znać.
kolana pszczoły było już w wielu domach. Jedną limonkę ekologiczną bez pestek i białych błonek pokrojoną na kawałki. Na kawałki, jakiekolwiek widzę, więc zrobimy tak na pół. Ciach. Mamy. Jeszcze raz. Hop. Dalej. Pół cytryny ekologicznej bez pestek, pokrojonej na kawałki. Taka sama sytuacja. Się tam chyba nawet wrzuciły pestki. Ach. Trudno. Tutaj już usunę. Ok. Dalej. Założyć miarkę i pokrywę. Dalej. Mamy minuta 10 ananasowym, który właśnie jest tutaj w przepisie, to i teraz tak. Mamy dodać jedną galaretkę owocową, agrestową, stężałą, pokrojoną na kawałki. Akurat mam czerwoną. Więc będzie czerwona. Czekajcie. Będą kawałki. Po prostu powrzucam. Do środka. Potrzebuję kopystkę. Mam dwie kopystki i zawsze mi brakuje. Gdzieś drugą zapodziałam. Pewnie zostawiłam na prezentacji. Okej, to do środka. Pięknie to już zmiksowało. Zaraz Wam pokażę, jak zmiksowało. Tak mamy zmiksowane z lodem. Zobaczcie. Cześć Iwonko. Cześć, cieszę się, że jesteś. Cieszę się bardzo. Dobra, mamy dalej jedną galaretkę. To po prostu wrzucam.
uwielbiam kawaretkę. Założyć. Pokrywaj miarkę. Dalej. Ustawiamy obroty 4. 2 sekundy. I teraz tutaj mamy dodać tego rumu 200. Ja po prostu dodam tego. To myślę, że wystarczy. Ok. Założyć pokrywę i miarkę. Ok. Założyć pokrywę i miarkę. 2 sekundy. Ostrożnie przelać zawartość naczynia miksującego równomiernie do kieliszków. Taki efekt będzie. Dalej. Za pomocą szczypców kuchennych do każdego kieliszka włożyć jeden kawałek suchego lodu. Patrz, wskazówka. Jeżeli chcecie jeszcze zaszaleć, możecie użyć barwników, o których Wam mówiłam. Ja mam takie barwniki. To są barwniki naturalne, które można śmiało jeść. To są barwniki, słuchajcie, z buraka czerwonego, kurkumy, spiruliny, skrobi zmaranty, więc absolutnie tutaj nic się nie stanie. Zaraz Wam pokażę jeszcze to. Już powoli będziemy kończyli. Wrzucę tylko piękne bąbelki się tworzą, słuchajcie. Piękne po prostu. Taki drink zrobiłabym Wam najchętniej. A, za pewno nalałam. Powinnam troszkę upić. Ale przepyszny jest. Nie jestem fanką drinków. Ale tego bym wypiła i zaraz to zrobię. Zaraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz właśnie tutaj. Mamy tak, purpurowy, pomarańczowy, niebieski, czerwony, żółty. Możecie sobie zawsze dodać takiego efektu jeszcze posypując. Zobaczcie. I będzie się zmieniało w trakcie, jak będziecie dodawać suchy lód. Możecie jeszcze dodać ozdoby, żelki, różne gałki oczne i tego typu rzeczy. Zresztą jest to nawet opisane w Thermomixie. Dobra, teraz tak, jeszcze dodamy sobie lodu dla lepszego efektu. Takie spektakularne i też mogę robić zawsze. Pokazuję Wam listę. Pizza. Końcowa.
pizzowo wygląda. Tak, kochani, duszki, pająki. Pokażę Wam ją z bliska. O! Witaj, Bogusiu. Wpadłam na sekundkę tylko zerknąć, co pichcisz dzisiaj. Dziś typowo halloweenowo. Troszeczkę psikus mi Instagram, Facebook zrobił. Mamy dziś duszki bezowe, które pokażę Wam końcowo na story jutro, bo muszą się piec w piekarniku 3 godziny. Mamy pizzę, czarną pizzę z duszkami, ciasteczka imbirowo-dyniowe, które zaraz również Wam pokażę, i mamy eliksir wiedźmy. Myślę, że na każdym by taki drink zrobił wrażenie. Jak sądzicie? Jak Wam się, kochani, podoba taki drink? Pamiętajcie, że jak dodajecie suchego lodu, to musicie czekać, aż on przestanie parować, żeby go nie poknąć po prostu, tak? Super, mi się bardzo podoba. Zerknę na ciasteczka i już do Was wracam. Tak, ciasteczka musimy lepić zdecydowanie mniejsze, bo zrobiły się wielkie kule. Więc myślę, zaraz zerknę, ile tutaj powinno ich wyjść. Ostatnio gotowane. Powinno ich wyjść znów. Powinno ich wyjść, słuchajcie, 40 sztuk. No to ja nieźle przesadziłam. Dam im jeszcze chwilę. Zdecydowanie muszą być mniejsze, to już widzę. I właśnie dlatego Wam mówiłam, że będę robiła z Wami tutaj pierwszy raz wszystkie te rzeczy, i tą pizzę, i ciasteczka, i beziki. Chciałam Wam pokazać ubijanie piany z białek i drink. Wszystko pierwszy raz, kochani. Ciasteczka już Wam mogę powiedzieć, żebyście lepili po prostu mniejsze. O połowę mniejsze niż ja zrobiłam i będą idealne. Renatko, gdzie można kupić te barwniki spożywcze? Barwniki spożywcze w sklepach ze zdrową żywnością i na internecie. Te barwniki są naprawdę świetne. Ja je używałam do robienia tortu zielonego. Wyszły świetnie. A naprawdę jest ich tutaj 6 różnych kolorów, farb. Par. Napiszcie do mnie prywatnie po live, jeżeli będziecie chcieli coś się dowiedzieć więcej. Ja Wam napiszę wszystko, firmę i jak, gdzie to łatwo dostać. Cukier perlisty również. Lubię znajdywać takie perełeczki. Miałam Wam jeszcze pokazać kamień do pizzy. To jest oryginalny kamień do pizzy firmy Forwerk i również jest on naczyniem kamionkowym do zapiekania, więc trzeba go prawidłowo zabezpieczyć. I tutaj jest książeczka w nim, w każdym naczyniu kamionkowym, w jaki sposób to zrobić. I jeśli już zakupicie taki produkt, nie pomijajcie, proszę, bo wtedy będą Wam po prostu zostawać ślady i będzie to naczynie nieładnie wyglądało. A jeśli zabezpieczycie prawidłowo, na długie lata Wam wytrzyma. Taki kamień do pizzy. Koleżanki mi już mówiły, że działa idealnie, że pizza jest chrupiąca, spód pizzy jest chrupiący jak z pieca. Dziś chciałam Wam ją pokazać, po prostu kładziemy pizzę na nią i mamy mega podpieczony spód. Następnym razem Wam pokażę, dziś ją po prostu zakonserwuję prawidłowo. Ok, i ciasteczka. No, tak mniej więcej już Wam pokazuję, jak wyglądają. Okay.
Proszę. Tak wyglądają ciasteczka dyniowo-imbirowe. O, super, perlisty używam, jest super. O, widzisz, Renatko, a ja nie używałam. Ja użyłam dzisiaj pierwszy raz. Te ciasteczka pachną fenomenalnie, więc myślę, że nieraz się u mnie pojawią jeszcze. Przepyszne. Przepraszam, że Was dziś tak długo przytrzymałam. To przez te wszystkie zawirowania i jak zwykle chciałam zrobić coś kreatywnego, innego i spektakularnego, jak te drinki, kochani. Dziękuję Wam za to, że mi dziś towarzyszyliście. Polecam się na przyszłość. Za tydzień będą już takie zwykłe przepisy rosół, bigos i jeszcze coś wymyślę. Będzie krócej, obiecuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie proszę komentarze pod moim live'em. Udostępnijcie proszę, jeśli możecie, mojego live'a. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Jeżeli macie jakiekolwiek do mnie pytania, zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Miłego dnia i cudownego Halloween, kochani. Pozdrawiam. Thank you.